W nieważne jakiej krainie, w nieważne jakim czasie, mieszkały cztery rodziny. Przygnębienie i smutek towarzyszyły im od zalania dziejów. I najlepsze, co mogło ich spotkać, to śmierć z uśmiechem na ustach. Przy stole zasiądzie Karol Bednarczyk, reprezentant pubu K6. Pochodzący z cyrkowej rodziny, magik o bardzo ponurej przeszłości. Gościem specjalnym jest Mariusz Kałamaga, wybitna postać świata absurdu. Współzałożyciel grupy Łowcy.B. Obecnie solista rozśmieszający ludzi w całej naszej nieśmiesznej krainie. Prowadzącymi program jest Piotr i Marcin. Smutni i ekscentryczni przedstawiciele YouTube'owego półświatka. Czas opowiedzieć tę niezwykłą historię. Witamy! Spotkaliśmy się tutaj, żeby zagrać w grę, w której negatywne emocje i negatywna interakcja i w ogóle wszystko to, co smutne i ponure, jest najważniejszym elementem w tej grze. Czyli musimy umierać, jakby robić wszystko, żeby nasze życie było jak najbardziej przygnębiające. Stąd i ja. Ja wam życzę szczęścia. I radości. Ja nie szczerze powodzenia wam życzę. Czyli właściwie powinniśmy się tutaj rzadko uśmiechać na tym materiale, no, nie? Myślę, że... Dlatego zaprosiliśmy Mariusza. Witam. No i dlatego to jest jakby taki polski przekaz robimy, nie? Bo jakby my mamy we krwi smutek i nostalgię. Jesteśmy narzekaczami. Tak. Jesteśmy tak... Dlatego prosimy was o negatywne komentarze pod tym filmem. Tak po polsku. Łapka w dół. Zebraliśmy się tutaj, żeby umierać. Jakby podobno każdego dnia umieramy, nie wiem, czy wiecie o tym. Po trochu tak. Po trochu tak. Jakby każdy dzień jest smutnym odejściem. Idziemy w kierunku tej śmierci. W kierunku, no, tak no właściwie no, czas płynie i każdy przejaw naszego życia jest przeszłością już. O, to już teraz to, co powiedziałeś, już też jest tak. Nie, już było, nie? Moja rodzina pochodzi ze wsi. Narodzili się każdy z nich z osobna w pośrodku pola kukurydzy. Tutaj mamy kolejno Dariusz Mroczek. Mroczek? A to kojarzę, to jakiś serial. Ten trzeci z braci Mroczków. Bonifacy, Filemon i Mroczek. Dokładnie. I to jest makabra, nie? Ten serial. Sam trzech mroczków wytrzymać na jednym świecie. To kot Mruczek. Dobrze. I on jest cyrkowcem, on jest magikiem. Następnie jest Brunhilda, jest potężną tancerką. Aczkolwiek od dzieciństwa potyka się co drugi krok, więc tak średnio tańczy, ale cały czas próbuje. Ale zawsze co drugi krok się co potyka. Drugi krok, tak. Dobrze, pierwszy ma dobry. Ważne dobrze zacząć. Następnie jest Samson Brzydkiewka. On jest aspirującym goli brodą, aczkolwiek sam nosi brodę, więc dobrego przykładu nie daje. I na końcu jest pan Chichotek, to jest upiorny klaun, który tak naprawdę nie jest upiorny. Czyli masz dwa końce, jakby mówisz, że i ten jest na końcu i ten. Jakby to też ma taki sens metaforycznie. Dwa końce. Każda gra ma dwa końce. Tak, każdy. I kij. Kij też ma dwa, więc jakby to chociaż mam taki jeden kij, to ma jeden koniec. Dobra, nie chcę. Ja może tak. Poczekaj, bo ja to muszę przeanalizować. Poznajmy może rodzinę. Ja mam rodzinę, słuchajcie, która charakteryzuje się tym, że bardzo lubi wszystko to, co śmierdzi, wszystko to, co gnije i wszystko to, co jest mocno nieświeże i podejrzane. Moja rodzina składa się na przykład z dwóch osobników, bliźniaków. To są cudowne brzdące, naprawdę. Najbardziej lubią bawić się w gry, które polegają na tym, że wywołują duchy. Następnie jest Lord Żniwiarz, on jest miałym dziukiem. Ma bzika na punkcie właśnie tych dwóch najmłodszych swoich pasierbów, dzieci. Pasierbów? Pasi brzuchu. Dobra. Lola Żniwiarz to oczywiście żona Lorda i ona ma takie zdolności, że jak pali fajkę w swoim domu, bo tak lubi spędzać swój wolny czas, paląc fajkę, pali tą fajkę i ona wie, że z każdym dmuchem jej życie dobiega końca. Oni tworzą taki kult rodziny, która polega na tym, że potrafią się porozumiewać z istotami z innej rzeczywistości. Alfred jest przyczajonym lokajem, no i on jest właściwie takim odpowiednikiem Frankensteina.
właściwie. Jest blady. Chyba potwora, chodzi... potwór Frankensteina to był, a nie w tak, bo Frankenstein to był ten naukowiec, Fagier. Tak? Fagier. Potwora. Fagier Frankensteina. 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 Moi drodzy, ja mam rodzinę Czarneckich. Mhm. Szefową całego rodu jest pani stara Eusebia i ona jest morderczą matroną. Słynie z tego, że każdy jej mąż w dziwnych okolicznościach zaginął. No to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o jej życiorys. Jest William Starr, który jest bratem mojej starej Eusebii i jest niepokojącym mechanikiem. I zostawmy to też otwartą, tą historię, w ten sposób. Jest też Angela, która jest pięknooką morderczynią. Jeżeli byście potrzebowali się umówić z jakąś kobietą, która zna różne sztuczki, to... I również oczywiście członkiem naszej załogi Czarneckich jest Baltazar. Jest niewiernym psem. Podobno bardzo dobrze gra w karty. Tyle. Bardzo miło mi poznać wasze rodziny, natomiast teraz chciałbym, żebyście wy zapoznali bardzo specyficzną moją rodzinę, ponieważ jest to rodzina Choroszcz. Rodzina ród Choroszczów. A to oni. A, znamy, znamy, tak, no tak, rzeczywiście. Oni ogólnie mieszkali w zamku w Mosznie. Mosznie? Tak, w Mosznie. I proszę ja was, głową rodziny oczywiście jest profesor Helena Choroszcz. Jest ekscentrycznym wynalazcą. Jako jedyna właśnie wynalazła kij, co ma jeden koniec. A to ona właśnie. I zawróciła nim Wisłę. Okay, Wisłę. Lord Choroszcz, mózg w pudle. No mózg w pudle, pudło w mózgu, można nawet powiedzieć. Bardzo, bardzo zdolny, inteligentny człowiek. Nie wiadomo, czy człowiek właściwie, nie? Bo jak on... Właśnie... Ktoś nikt otworzył nikt tego do końca nie wie, natomiast na każde pytanie ma odpowiedź. Aha, no to dobrze. Chorak. Jest to, że tak powiem, taki twór, jeden z wynalazków również, profesor Heleny Choroszcz. On jest jeszcze w toku, jak tutaj zasugerowano również. Nie jest skończony jeszcze, cały czas jest dopracowywany, stąd bardzo często jakieś mankamenty wychodzą u niego, że coś źle się wypowie, coś źle zrobi, coś popsuje, coś mieszają mu się światy. Ogólnie właśnie ale po prostu to jeszcze mu się... Ale on jest misiem. Pierdziuszy mu się dużo. Tak, bo to jest wynalazkiem misiem, tak, jest misiem. Bogusław K. Opiedł. Tajemniczy Bogusław K. Opiedł. Jest to wędrowny grabarz. Ma, że tak powiem, no, recydywat. Bogusław K., recydywista. Ponoć to on mówi ma się, co ma sama opowiadać. Proszę, to mniej więcej jest moja rodzina. Dobrze, moi drodzy, teraz powinniśmy ustalić, która opowieść jest bardziej smutna i ten gracz będzie zaczynał. Twoja była słaba, także... Tak, to może... No moja była bardzo słaba. Moja się smutna, dopiero rozgrzewała. Smutna, nie słaba, smutna. Moja jest taka niepewna, w sensie oni jeszcze nie wiedzą, w którym kierunku jakby i który poziom smutku wybrać. Ja powinienem tak raczej zapamiętać to, co wy mówiliście, tak, nie? To tak, to się przydało. Ale może mi się pierdziuszyć to jest. To jak chcesz, to możemy teraz to co powiedzieliśmy, puścić jeszcze raz. Dobra, ja będę jakby co będę tym chorakiem, który ma prawo, żeby mu się coś... Wydaje mi się, że nasze historie są w miarę na równym poziomie, jeżeli chodzi o smutek. Także wydaje mi się, że damy pierwszeństwo naszemu gościowi. Mm-hmm. Tak. Wiecie co, ale nie, może rzeczywiście, żebym ja zobaczył ten mechanizm. Ten mechanizm? Ten mechanizm. To zaczniemy ruchu. Od Piotra. Dobrze? Dobra, okay, to dobra. Teraz słuchajcie. To zacznijmy, nie, że się boję. To rozdajemy po pięć kart. Tak, okej. Okay. Sorry, oj, oj. Kaszelek. Kaszelek. Chyba umrzemy dzisiaj. Chyba. Szkorbut albo nie, ebola. To jest dla ciebie? No to dla mnie, Marcinie, tak? Drogowacenie pięty. Pewnej nocy niebo zmieniło swój kolor. Pojawił się mocny wiatr i pojawiły się błyskawice. Czyli jakby taka ikona filmów grozy, prawda? Tak. Gdzieś tam zamczysko, burza, kruki, Hitchcock. To jest ten klimat. Burzowa noc, słuchajcie. Ja zagrywam kartę Burzową noc, jest to wydarzenie. I dzięki tej karcie będę mógł dobrać cztery karty i zagrać jedną dowolną, włączając kartę nagłej śmierci za darmo. A następnie odrzucić tyle kart, aby się zmieścić w swoim limicie kart 3 na ręce. Do 5. No to bierzesz 4 karty, Piotrze, szybciutko. Będziesz miał 9. Alfred to jest taki cichy zboczeniec.
on sobie tam, wiecie, tak jak mówiłem wam na początku, sobie chodzi tymi pokojami, tym opuszczonym zamczysku, bo w ogóle oni, nie wiem czy wiecie, ale oni pewnie nie wiecie tego. Oni mieszkają, cała rodzina mieszka w opuszczonym zamku hrabiego Drakuli, tam na Transylwanii. Podobno jeszcze jest ten zamek gdzieś tam. I on sobie chodzi, no i od pewnego czasu nęka go syfilis. Jak to złapał, nikt nie wie, ale ktoś podejrzewa kota, który tam się czasami pojawia w tym zamczysku. Twój limit dobierania karty jest zmniejszony jedną kartę. Kiła mogiła, słuchajcie, mam syfilis. Masz syfilis, twój Alfred. Może nawet przez twojego psa, może twój pies jak gdzieś... Tak, mówiłem, żebyś nie pokazywał, nie? No dobrze, zaczęła się historia. Masz po prostu lokaja, który ma syfilis, także ja to u ciebie odrzucam. Już nie imprezuję. Darmowy syfilis, brać nie... Żyć. Darmowy syfilis zawsze jest darmowy. Żyć nie umierać, nosić nie leczyć. Słuchajcie, prawda boli podobno. Czasami nie wypada mówić prawdy, więc Lord Żniwarz ukochał sobie kłamstwo. Ale niestety wchodzi w sytuacje, które powodują wielkie skandale z tym związane, bo no, kłamie do upadłego, więc jest upodlony przez skandale. I musisz odrzucić całą rękę, niestety, prawda? Trudno, bo... trudno, ale się wzbogaciłem troszeczkę. Cała ręka. Dobrze, moi drodzy, czas nadszedł na moją rodzinę. Twój lokaj Alfred ma syfilis. Całe miasto się dowiedziało o tym i chciało pomóc, bo wiesz, są też normalni ludzie na świecie. Tak? Nie tylko tacy zwyrodnialcy jak my. Są zdrowi ludzie też na świecie. I oni chcieli sprawić, żeby Alfred się poczuł lepiej i on otrzymał pewną niespodziankę. To jest małe drewniane pudełko. O, a to dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, masz do szczęścia plus 20. Aha. I możesz dobrać dwie karty. Ha. Wyzerowałeś mu górę. No niestety, takie no, Alfred, Alfred pokaże ci jeszcze kiedyś, co potrafi. Moi drodzy, druga moja akcja taki jest taki piękny syfilis. To był taki piękny syfilis i proszę. Mój pies Baltazar, który gra w karty, jest tym całkiem niezły, dorabia ogólnie tak do swojej kiepskiej emerytury, bo on w ogóle był bohaterem psa, który jeździł koleją. Aha. Ale on zginął. Dlatego znaczy to w książce, on normalnie nie zginął, to było tak, wiesz, to było ukartowane wszystko w książce. Aha, okej. I on niestety był w pubie, kiedy grał w karty i został zmuszony do picia. No i stracił przytomność przy tym piciu. I ma minus 15, bo nie pamięta, co się stało i go okradli. Pewnie z cudzej miski pił. Pewnie. Tak się takie rzeczy tak się kończy. Zabrali mu wszystkie karty pewnie, nie? I ja w tym momencie dobieram dwie karty, żeby mieć pięć na dłoni. Proszę. Rozumiem. Dobrze. Twój pies, znany hazardzista i pokerzysta. To Baltazar. Wielki szuch, Baltazar. Wielki pies, tak. Oczywiście. No, wychodząc z tego lokalu, w którym grał w te karty, zobaczył kaczki. A, to się stało! Tak, zobaczył kaczki, zachwyciły go te kaczki, po prostu przypomniał sobie, że dalej potrafi merdać ogonkiem, że jednak jest pieskiem, który lubi latać, skakać i po prostu takie rzeczy go cieszą, mimo jego hazardowej duszy, no dlatego dostaje plus 10 do szczęścia. Chciałem sprostować, on tak naprawdę, te kaczuszki to pod wpływem alkoholu tylko, bo on nie lubi kaczek. Lubi właśnie o to, ale zachwyciły go te kaczki. No ale to był moment. To jest zjawa, w sensie taka to był moment. Taka zjawa. On tego nie pamięta, to jest może być nieprawda. Marcinie, a co on lubi alkohol? A to trzeba się zapytać Baltazara. Dobieram jedną kartę za każdy symbol kaczki w grze, wliczając ten. Ktoś nie ma z was kaczki, mam tylko jedną kaczkę, więc ja dobieram sobie, dziękuję, dzięki tobie mam jedną kartę. Bardzo cię proszę. Dobrze. I druga akcja. Helena Chorosz wysłała Bogusława Kaopieduła na zasłużone wakacje mojego grabarza. Niestety, no ani pogody nie było, cofnęli mu na lotnisku 07 Johna Walkera, czy tam Jacka Danielsa, bo miał w podręcznym sami dobrzy ludzie pojechali, on recydywista, no dupa nie wakacje, jest bardzo niezadowolony i po prostu jest nieszczęśliwy, wrócił, napisał, jeśli chodzi w ogóle o opinię też na stronie biura podróży, że do dupy. Minus 40 plus jeszcze, przepraszam, tylko jeszcze zaznaczę, bo all inclusive, no. Ale to tak zawsze się kończy. Psów w dupę mam. Psów w dupę. A, Baltazarowi, rozumiem, tak? Tak, tak. Bo mamy jednego bez imion. Ale on tego nie pamięta, także... Odrzucam leży, całą tak. rękę. Nie, no bo tam, wiesz, jedno winko do 20, to proszę cię, dla Bogusława K. No właśnie, jak Bogusława K to jest mały. Także jest bardzo nieszczęśliwy. Musisz niestety, całą rękę odrzucić. Niestety przez to, że jest tak nieszczęśliwy, ja odrzucam całą rękę. Dobrze, twoja rodzina, proszę.
nastąpiło małe zamieszanie. Okazało się, że nagle Dariusz Mroczek, znany Wodzirej, złowiszczy, który był znany jako magik w tym cyrku całym, się niegodnie zestarzał po prostu, po chamsku, przed wszystkimi, jako pierwszy. I spotkało go takie nieszczęście, minus 20 do satysfakcji życiowej. Po prostu. Tak, tak. Ale natomiast efekt tej karty to gracz po mojej prawej może wybrać losowo dwie karty z mojej ręki i odrzucić je. Czyli ja jestem graczem po prawej. Środkowe dwie. Dobra, żeby dwie środkowe karty. Pokazuje czy nie pokazuje? Nie pokazuje. Nie pokazuje. Odrzucasz dwie i nie masz. Okay. I druga twoja akcja, proszę. Kurat miały być te po zbokach. Wyczułem to. No i nikt nie zginie teraz. Dobrze, to Samson Brzydkiewka, brodaty fryzjer, aspirujący... Barber, czy jak? Barber. To też jest teraz modne, tak jak All Exclusive w ogóle. Tak, tak, dokładnie. Tutaj przeklała go królowa naszego kraju, naszej krainy. Co go zrobiła go? Przekleła go. Przekleła. Powiedziała, ty w imię taki i taki. I zamiast normalnych włosów brody ma włosy łonowe teraz. A to jest jakaś różnica pomiędzy... Wiesz co, nie sprawdzałem. Kręcą się bardziej. Nie, to rzeczywiście makabra, nie? Dokładnie. I tutaj ma minus 15 minut. Dlatego się gole częściej. Niestety konsekwencja to odrzuć całą rękę, całą jedną kartę rzucam. I dobieram 5. Wy macie bardzo dużo nieszczęścia u siebie. Bardzo, no niestety, niepokojące. Nieszczęśliwa cyrkowa rodzina. Słuchajcie, mój Alfred, wiecie, ten lokaj, który ma syfilis, a właściwie... I małe pudełko. I małe pudełko, nie wiadomo, tak, co tam jest jeszcze, także... Pewnego dnia ktoś zadzwonił do tego wielkiego zamczyska i był to akwizytor. Także jakby już na początku jest smutek i cierpienie, prawda? Bo nikt nie lubi akwizytora, żadnego jaki by nie był. Chyba że przyjdzie z tajemniczym pudełkiem do kogoś. To już drugie pudełko by było. To już by wtedy było drugie pudełko, tak. No ale został naciągnięty, ponieważ kupił takiego małego pieska. Takiego podobnego trochę do Baltazara. Tylko że ten piesek był martwy. No, został naciągnięty przez akwizytora. Więc trochę się tak szczęśliwie się zasmucił. Minus 10 do smutku. Dzięki temu. I dodatkowo, niestety, muszę przekazać swoją wybraną kartę, że akurat mam jedną, to muszę przekazać jedną kartę po prawej stronie. Proszę bardzo, Karol. Czyli ty teraz dobierasz 5 na ręce. I zaczynamy. William Stark jest niepokojącym mechanikiem, ale on ma taką pasję, że jest też wędkarzem. Bardzo lubi chodzić na nasze takie zamulone jeziorko. Tam prawie nie ma ryb, ale on uważa, że są. I udało mu się jedną złowić, ale niestety on tą rybą się zatruł. I mam niestety minus 10 do swojego nieszczęścia. A to szczęściarz. Może to ale fart. To była ryba zmielna. Taka panga prawdziwa. Prawdziwa panga banga. On ma efekt stały. Za każdym razem, kiedy będę zagrywał kartę modyfikacji, muszę odrzucić jedną kartę z ręki niestety. Więc teraz to muszę uczynić. Więc ja to uczynię. Zrób to, panie. Źródło całego zła. Ja poznałem to źródło. Wiem, gdzie ono jest, ale wam nie powiem. Więc zagrywam źródło całego zła. Dobieram po jednej karcie z ręki pozostałych graczy. Jeśli w twojej drużynie jest postać z symbolem pieniążków, ale nie mam takiej, mogę wtedy zagrać dowolną tą kartę za darmo. Więc Karol, najpierw zabieram ci jedną kartę. Wydaje mi się, że ta będzie ciekawa. On ma w środku te najlepsze. Ta będzie ciekawa. Wiedziałem, że tak zabierzesz. To możesz, wiesz, powiedzieć stop. Możesz powiedzieć stop. No to teraz ty. No ja niestety właśnie, cóż robi się w takiej sytuacji, w której kart nie ma? Możesz na coś opowiedzieć. Coś makabrycznego z twojego życiorysu. Coś ciekawego się to... Możesz dopełnić życiorys. Możesz w końcu wytłumaczyć, o co chodzi z tym pudełkiem? To pudełko na razie nie mogę, bo zostało przekazane. Zostało przekazane do kolegi tam to był lokaj, tak? Alfred jest obecnie w posiadaniu mojego lorda Choroszcza. A to tak jest. Tylko no, to ja... musiałem to zdradzić, myślałem, że wyjdzie to dopiero potem, ale odkryliście. W tym pudełku jest właśnie mózg. Mózg. Ale czy to jest prawda? To się jeszcze okaże. Karolu. Dowiemy się po przerwie. Karolu. Czyli teraz mogę dobrać 5 kart. I teraz dobierasz 5 kart. Tak, oczywiście.
Karol, co tam śmiesznego nam zapodasz? Właściwego. Tak, nic śmiesznego. No bo tak jest w tej grze, jakby tak, taki jest zamysł, nie? Więc... Pan Cichotek. Giorny clown, Cichotek? Który wieczorami grasuje. Masz tam wszystkie. Po 22 wypija cudze whisky. Także od pana pieska. A to ty upiłeś mojego Baltazara? Ja nie wiem, to pan Cichotek. To on właśnie wieczorami wychyna z swojej jamy, z swojej groty i tak naprawdę próbuje ukoić swoje cierpienie. W alkoholu topi, w hazardzie. Dobrze, bardzo dobrze. W sprzedaży... dywanów. Zgniłych owoców. Roztocznych dywanów. Albo wszy, nie wiem z czego. Z Baltazara. No, jedziesz. I tak naprawdę nic nie jest w stanie ukoić jego cierpień, więc cały czas cierpi ze zgryzoty. Ojej. Tym samym zapewniając mi, zmniejszając mi limit dobierania o jedną kartę. To jest moja pierwsza akcja. Aha. Też bym walał syfilisem. jak chcesz, mogę ci pożyczyć, bo mój Alfred rozdaje syfilis, no więc... I to za darmo. I całkowicie no. Za fliką. Tak, natomiast mało kto wie, że rodzina, głowa rodziny... Profesor Helena Choroszcz. Choroszcz. Tak, głowa rodziny Choroszczów lubi sobie tak golnąć troszeczkę czasem i solidnego drinka sobie golnęła, przez co się czuje znacznie lepiej. Jest no w lepszym świecie, różowo, kolorowo, szczęśliwa jest. Nie jestem pewien, czy ona jest taka szczęśliwa z tego powodu. Ja jestem bardzo. I teraz... pani profesor teraz straciła wenę do tworzenia wynalazków. Tak, także... może być. Tak. Jedyna konsekwencja to odrzucenie jednej karty i to będzie ta karta. A to, czyli ty odrzucasz, ja nie ja. I dobierasz okay. Tak, żebyś mieć cztery. Tak, masz teraz mam jeden. Cztery, dokładnie. Piotrze. Mm-hmm. No tak. Słuchajcie, Lord Żniwiarz, oprócz tego, że lubi sobie spacerować po cmentarzach, to dodatkową jego pasją jest przyrządzanie sobie różnych potraw. Ale jak się domyślacie, takich nietypowych. Na przykład bardzo lubi smażyć na patelni nieświeże owady. No, jakiś tam zbiera owady, prawda? Akurat chodzi na ten cmentarz, tam zawsze jakiegoś żuka znajdzie takiego martwego, rozkładającego się, a to mrówka jakaś się tam napotoczy. Jakby zbiera te wszystkie owady, tak jak sok z żuka. Tak. Kładzie sobie na tą patelnię i sobie robi takie danie właśnie z martwych żuków i innych owadów. Tylko ostatnio się cholernie poparzył, jak to robi. Tak się poparzył, że aż umarł. Aha. Także nie. Tego, nie? Paskudnie się poparzył. Paskudnie się poparzył. Upiekło mu się ogólnie. Coś muszę powiedzieć, że chyba jednak dostanie drugą szansę. Światłość wstąpiła na niego i w tym momencie to oparzenie nie było śmiertelne. Uratował się ze szczęścia, się podniósł i mówi nie, jeszcze będę żył. Okazało się, że to była płyta indukcyjna. I nie można się oparzyć. Po prostu nie kładź garnków aluminiowych na tą. Dokładnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak, tak grasz, tak, tak grasz. No. Przez to, że zagrałeś śmierć w pierwszej akcji, nie możesz już drugiej akcji. Zgadza się. Ale sobie kartę. To zapamiętam, ja zapamiętam. Dwie karty sobie dopieram. Nie masz limitu, dobrze. Baltazar, pies legenda. Pies, który przeżył niejedną wielką przygodę. Oczywiście większości z nich nie pamięta. Podobno wystraszyły go węże. Gdzie on te węże widział, nie pamięta, ale wie, że były. Ale czy były naprawdę? Wiecie, no to jest kwestia interpretacji. O mamy takie alkoholowe. Mogą być o mamy alkoholowe. No tak. Baltazar wystraszył się węży, dostał minus 20 punktów. No i taka sytuacja. Tak, tylko dwa razy po minus 10? Tak jest. Ach. Tylko. Paskudna sprawa. Moi drodzy, i Angela, piękna morderczyni, która wracała z bardzo interesujące imprezy, tylko tyle mogę powiedzieć, bo była interesująca dla niej. Jakaś makabryczna impreza pewnie. Parę osób nie wróciło z tej imprezy, no ale to tam. I ona przechodziła przez las, a w tym lesie był zły wilk i czerwony kapturek i ona tą historię poznała, bo wcześniej nie znała. Doświadczyła jej. Doświadczyła, ona się przeraziła i ma minus 20 do swojego nieszczęścia, bo ta historia ją bardzo ujęła. Ona popłakała się i poczuła się lepiej dzięki temu. Takie katarzis doświadczyła. Zobaczyła, tak? Jak czerwony kapturek został zeżarty. Przez babcię. Przez babcię. Dobrze, moi drodzy, to tyle, dobieram karty. A, muszę jedną odrzucić, ja odrzucam jedną kartę, bo taki był mój obowiązek odrzucenia karty. Proszę bardzo. Twoja Angela
Angela. Angela, prawda? Jak taki, jak pseudonim piosenkarki Disco Polo. Angela. Gorzej, jak pseudonim taki... Dlaczego nie obchodzimy Halloween? Bo to amerykańskie święto, Jessica. Brajanku. Tak, takie coś. Pech chciał, że ona, widząc tego czerwonego kapturka zjadanego przez babcię i wilka na spółę, po prostu zwyczajnie, no niegodne to było, nie mogła na to pozwolić, ponieważ bardzo dobrą znajomą jest czerwonego kapturka Angela. Uh-huh, no to są takie psiapsiuły, dzwonią do siebie i ona została bohaterem. Została bohaterem i uratowała z tego czerwonego. O nie! Mój Boże! I jest tak szczęśliwa, że dostaje plus 15 po prostu, bo razem sobie poszły teraz na shopping do manufaktury i tam sobie siedzą. No, rozumiem. Cóż zrobić? No. Dzięki temu zwiększyłeś mi limit kart dobierania o jedną. Bardzo to... Czyli jest jakiś plus w nieszczęściu? Sobie czy tobie? Mi zwiększyłeś, tak, tak. Dobrze, natomiast no, bidny, nieszczęśliwy, proszę ja was, chorak, czyli mój miś, który jest cały czas niedopracowany jeszcze przez profesor Helenę Choroszcz, jego stwórczynię. Mówiłem, on ma takie mankamenty, co chwilę coś go spotyka, nie tak, coś się stało. I nie uwierzycie, obiły go krowy morskie. No nie uwierzę. Obiły go krowy morskie. Co on robił, gdzie on był? Chyba na imprezie z Baltazarem. Właśnie, nie? Jeszcze najlepsze jest to, że obiły go w Mielnie. Czyli nie dosyć, że nie proponuje mi jechać do Mielna, tak, nie. To nie wykupować all inclusive. I all inclusive nie wykupywać. I nie jeść ryb. I nie jeść szpanki. Pangę nie. Nadszedł ten moment, kiedy Pan Śmierci, Lord Żniwiarz, spotkał swojego stwórcę i dowiedział się, że zmarł bez pomocy. Ho, 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 ho. 0-0-0, Piotrze. Czyli śmierć bez prestiżu. Brezent. To jest tyle, bo to śmierć jest moim pierwszym posunięciem. Dokładnie. No dzięki bardzo. Co prawda posunąłem Piotra, ale zawsze. I biorę sobie dwie. Ogólnie opis tej karty jest taki, że wszyscy powinni mieć takie szczęście. Tak, dokładnie. Każdemu życzymy takiej śmierci. Takiej śmierci, żeby nikt nie pamiętał i tak.